Sławek Kołtunowicz na gorąco po kapitalnym zwycięstwie. Witam bardzo serdecznie. Uśmiechy dopisują, jak powiedziałeś, zwycięstwo. Także tylko się cieszyć. Niesamowita energia w klatce, ogromny doping. Czułeś to? Na pewno. Też walczę to dla moich kibiców. Staram się dać siebie jak najwięcej, 100%, 150% na treningach, żeby ich nie zawieść. Tak, jeżdżą za mną po całej Polsce, gdzie by to nie było, to przyjeżdża około 100 osób zawsze. Także ja chcę im się odwdzięczyć w klatce. Jaki miałeś plan na ten pojedynek? Miałbym plan, żeby spokojnie w stójce ustawić go, nie wchodzić w wymiany jakieś straszne, kontrolować to. Trochę mi się dawało, trochę nie. Wiadomo, jakiś tam trafił mnie, nie czułem tego uderzenia, bardziej straciłem równowagę, ale jakoś szybko złapałem chwyt, wyrzuciłem go do góry. I to, co kocham, parter, wyszło. Poczułem luz, złapałem i skończyło się duszeniem. A propos tego parteru, bardzo fajnie sprawlowałeś. Byłeś gotowy na to, że on będzie wjeżdżał w nogi? Tak, byliśmy na to gotowi. Biję obszerne ciosy i próbuję przejść, iść do stójki, tak? Byliśmy na to gotowi, także no, nie dałem się zaskoczyć. Kto był fizycznie silniejszy w tej walce? Szczerze powiedziawszy, no, czułem się dobrze. Nie czułem jakiejś siły z jego strony, jakieś bardzo mocne siły. Z chłopakami od siebie z klubu w mojej wadze walczę i są silniejsi, naprawdę. Nie chcę chłopakowi umywać, bo super walka, też nie odpuszczał współczuć, walczył. Młody chłopak, dobry zawodnik, niech nie pchnie się do góry. No i, ale naprawdę nie czułem jakiejś mega strasznej oporu z jego strony, takiej siłowej, tak? Mówisz, żeby piął się do góry, a co z tobą? Jakie są twoje plany, jaki jest twój cel? Są plany takie, jeżeli będą jakieś fajne propozycje. Mam już wczoraj się 9 lat. I powiedziałem, że byłem fajne propozycje, robię to dalej, bawię się. Mam dziecko, dużo innych obowiązków. Jeżeli będą z tego jakieś pieniądze, bo tak naprawdę o to tutaj chodzi, żebyśmy też zarabiali, bo to jest kupa poświęcenia czasu. Ludzie sobie nie zdają sprawy, ale to jest naprawdę mega poświęcenie, mega wyrzeczenia, żeby pokazać w klatce właśnie 100%, żeby wejść pewnie do tej klatki i no nie obawiać się niczego, tak? Czyli jak będą propozycje, idę dalej, zasuwamy i będzie motywacja, tak? A gdzie byś docelowo chciał się bić? Zostać w TFL, czy może masz coś na oku? Jeżeli chłopaki zaproponują coś fajnego, jak najbardziej, podobają mi się te gale, jest fajna organizacja, ale nie wykluczam też innych propozycji. Także zobaczymy, co czas pokaże. Ja staram się, nie wybiegam w przyszłość za bardzo, tak? Staram się konsekwentnie dzień po dniu, tydzień po tygodniu przepracować to, co jest zaplanowane. A co życie pokaże, co coś pokaże, to wszystko z czasem wyjdzie. Czyli w klatce nie ma miejsca na szczęście, przypadki, to jest ciężka praca zawsze. Ja stawiam na ciężką pracę. I myślę, że to jest najlepsza puenta. Dzięki serdeczne i widzimy się na kolejnych galach, mam nadzieję, TFL. Tak jest. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich fanów MMA. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Piona. Piąteczka, dziękuję.